No, ja myślę, że tutaj dla wszystkich tych, co pracują w szkole, to ten rok jest szczególny. Tutaj nie ma chyba różnicy między językiem nauczania, czy to szkoła leży w mieście, czy gdzieś tam w regionie, bo pierwszy ważny bardzo problem to jest problem etatowej opłaty i przejściu na nowy sposób opłaty za pracę dla nauczycieli. Tak się złożyło, że nasza władza postanowiła w jakiś taki w ostatnim, można powiedzieć, momencie, bo do końca jeszcze dokumentów chyba jeszcze dzisiaj nie ma, a nawet szkoły nie znają swojego budżetu, więc to jest najważniejszy problem, który na dzień dzisiejszy nurtuje chyba wszystkie szkoły, tak mi się zdaje. I to jest rzecz, która troszeczkę w moim przekonaniu no, psuje jakby atmosferę w szkole, w szkołach, dlatego że w szkołach panuje pewna niepewność. No a pozostałe to jest jakby to, co my planujemy na ten rok, to jest no, bardzo dużo różnych rzeczy. Pierwsze to jest należyte świętowanie stulecia niepodległości Polski, bo my jego zaczęliśmy bardzo wcześnie i mamy jego zamiar zakończyć w listopadzie, gdzieś tam po uroczystościach tych ogólnych, takich państwowych w Polsce, szkolnych. Tam szereg imprez będzie, chociaż i w przyszłym roku jeszcze też w nawiązaniu tej rocznicy też mamy pewne plany. To główne takie zagadnienie. Drugie zagadnienie to jest myślenie o tym i zrealizowanie w pełni koncepcji, nad którą pracujemy. To jest szkoła, która działa w ramach kształcenia ekologii i technologii ekologicznych, bo ten proces u nas jakby mocno poszedł do przodu, praktycznie my weszliśmy w ten pełny rytm, ale żeby podnieść na wyższy poziom, więc tutaj będzie cały szereg różnych rzeczy, różnych działań z naszej strony i stworzenie nowej strategii szkoły, bo strategia nasza kończy się w 2018 roku, opracowanie jej zaczynamy już tam w październiku. Będą grupy robocze, będą wyjazdy, będziemy szukali, ankietowali rodziców, uczniów, myśleć, co mamy zaproponować, albo co szkoła może proponować uczniom, nauczycielom, rodzicom następne 5 lat. No po pierwsze należy przypomnieć, że w ogóle taka wizyta się odbyła, ponieważ ona była dość dobrze merytorycznie, w moim przekonaniu, przygotowana. Pani minister miała pełne rozeznanie sytuacją, nie potrzebowała żadnych dodatkowych informacji, ona tę informację utrzymała wcześniej. Po drugie, dobrze się złożyło, że towarzyszył albo razem w delegacji był wiceminister spraw zagranicznych, bo jednak to jest inne państwo, więc jakby tutaj trzeba na niwie, że tak powiem, stosunków międzynarodowych działać. I po trzecie, w ogóle dobrze, że minister przyjechała tutaj, bo przez wiele lat jakby no, była u nas taka posucha, to znaczy różne delegacje, szczególnie sejmowe i senackie przyjeżdżają, ale tak naprawdę działań jakby większych nie zauważyliśmy. W moim przekonaniu dobrze jest, że nastąpiło spotkanie z ministrem, z panią minister. I jakie będą wyniki, będziemy oczekiwali. My nie znamy szczegółów rozmów, one nie były publikowane. Możemy tylko wiedzieć coś tam, gdzie ktoś coś usłyszał, ale to nie jest poważne. Będziemy czekali na wyniki rozmów, ponieważ tych jakby problemów, które stoją przed szkołą polską na Litwie, jest dość sporo, ale strona litewska miała również wyluszczyła problemy, które stoją przed szkołą litewską w Polsce, więc to jakby parytetowe było takie spotkanie, jeśli można to tak ująć. Pewne problemy, one zazębiają się z ogólnymi problemami szkoły na Litwie. Pierwsze to jest sprawa kadry pedagogicznej. I nie można mówić o problemach kadry pedagogicznej w polskiej szkole, bo te same problemy dotyczą również szkoły litewskiej. Jeszcze nigdy tak nie było, że była taka posucha na kadrę w stolicy Wilnie. Gdzieś tam słyszeliśmy, że w małych miastach, na prowincji, natomiast w Wilnie raczej pojedyncze szkoły szukały jakichś specjalistów. Dzisiaj nauczycieli szkół na przykład początkowej, nawet języka litewskiego, przedmiotu, które szykują wszystkie uniwersytety na Litwie, ich brakuje. Więc to jest problem również szkoły polskiej na Litwie i bez dobrej kadry pedagogicznej trudno mówić o dobrej szkole. Ja myślę, że to jest zazębiający się problem i ten problem
na razie nie widać dróg, które by pokazywały, że najwyższe władze państwowe coś chcą w tym uczynić, bo zamknięcie Uniwersytetu Edukologii wcale temu nie sprzyja, żeby coś tam ulepszyć. I ja myślę, że szkoły polskie odczuwają ogromny brak. My w tym roku mogliśmy kompletować klasę pierwszą szkoły początkowej. Specjalnie przyhamowywaliśmy, nie forsowaliśmy ten proces z tego powodu między innymi, że brakuje kadry pedagogicznej szkoły dla klas początkowych. I to jeden z bardzo ważnych problemów, bodajże chyba najważniejszy dzisiaj, bo bez nauczycieli w ogóle nie można mówić o dobrej szkole. To pierwsze. Drugie to jest problem, o którym ciągle mówimy, o jakości nauczania i żeby byłaby jakość, a nie byłoby jakość. I trzeba byłoby, żeby nasze szkoły jednak stanęłyby o szczebel czy dwa, ciągle szły do góry, bo samo mówienie nic nie, jakby nie daje. Trzeba szukać dróg, każda szkoła swoje oczywiście, żeby tą jakość polepszyć. Proces podnoszenia jakości był lekko przehamowany w związku z nieznaną strukturą każdej praktycznie szkoły w Wilnie i w regionach. I dzisiaj, kiedy już jakby temat został zamknięty, stała chyba tam jeszcze jedna szkoła, która jeszcze tam ma jakieś kłopoty, Polska, to ja myślę, że teraz akurat ten problem wysuwa się na czoło. I to drugi bardzo ważny problem. Są problemy nie mniej ważne, o których ciągle się mówi, ale niewiele się robi. Na przykład problem podręczników w szkołach polskich, bo wydawnictwo, które albo spółka, która została założona przy macierzy szkolnej, ona może działać tylko wtedy, kiedy ma odpowiednie fundusze, a z nimi jest kłopot. Wszystkie prawa autorskie należą do wydawnictw i bez nich nie można tłumaczyć podręczników, nie można ich wydawać. Bez dobrych podręczników, wydawanych na czas, też trudno mówić o jakości. To jest problem. No i jednym z problemów to jest ten, o którym najczęściej się mówi, o którym mówią nie tylko pracownicy oświaty, ale również politycy, o których mówi się, to jest problem języka litewskiego. I on zwykle stoi na pierwszym miejscu, chociaż on jest bardzo ważnym, to może akurat nie takim najważniejszym. On równie ważny, tak samo jak i te, które wymieniłem. To jest problem języka litewskiego i jakości nauczania i wyników kształcenia. Egzamin to jest tylko wynik nauczania. I jakby tutaj trudno mówić, że nam niespecjalnie cieszymy się z wyników. My widzimy wyniki według tego systemu, jaki istnieje dzisiaj, takie, jakie one są. Język komunikacyjny jest bardzo dobry i w moim przekonaniu trudno dzisiaj mówić o jakichkolwiek wielkich tam brakach. Natomiast chodzi o literaturę, o wszystko pisanie wypracowań, o ocenianie prac uczniów albo szukowanie do literatury. Wystarczy zajrzeć do planu kształcenia szkoły początkowej polskiej i litewskiej i zobaczyć, jaka jest różnica w godzinach języka litewskiego. Dzisiaj mówi się o jego ujednoliceniu, ale tam przychodzą uczniowie ze środowiska zupełnie litewskiego i raptem rzucić im ten podręcznik, który dzisiaj istnieje, no w moim przekonaniu jest nieporozumieniem. I nauczyciele tam kręcą się, wymyślają, ale metodyki nikt nie stworzył. Nikt nie powiedział, jak należy pracować. Naukowcy są, przecież jest instytut, jest placówka Ministerstwa Nauki Litwy, która tym się zajmuje, ale efektów nie widać. I to jest jedna z przyczyn, nie jedyna, ale jedna z przyczyn, że jest tak źle.